Odkryj Brandenburgię. Resort Mark Brandenburg w Neuruppin. Halo kochani, Monik z podróży jest w Brandenburgii. 70 km od Berlina mieści się Neuruppin. Zapraszam Was do zobaczenia hotelu, w którym tutaj sobie zostaję i do pięknego, urokliwego miasteczka, które jest położone nad tym niesamowitym jeziorem. Tschüss! Serdecznie witam Państwa w hotelu Resort Mark Brandenburg, położonym nad jeziorem Rupiner Sea. Hotel oferuje komfort 4 gwiazdek Superior, 3 restauracje, w których serwowane są regionalne przysmaki oraz termy, fontanę. Zapraszamy! Kompleks ten niezmiennie od 2005 roku to najlepszy obiekt wypoczynkowy w okolicy miasteczka Neuruppin. A położone bezpośrednio nad brzegiem jeziora Rupiner jest wręcz idealne dla par, grup przyjaciół i rodzin z dziećmi. Pisarz Theodor Fontane w tym roku obchodziłby 200 lat. I wszędzie tutaj w okolicy napotkacie na akcenty związane z tym wybitnym przedstawicielem niemieckiego realizmu mieszczańskiego. W resorcie Mark Brandenburg przygotowano specjalne menu à la Fontana. Do tego dostaniecie bilet na wystawę Fontane 200 w Muzeum Neuruppin. W tutejszych restauracjach zjecie wyśmienitą kolację przygotowaną przez szefa kuchni na żywo z produktów ekologicznych od miejscowych dostawców. A wieczorem przy romantycznym kominku barman przygotuje egzotycznego drinka. Mam przyjemność pokazać Państwu termy Fontane, czyli zespół saun, basenów, solanek oraz strefy spa, połączone bezpośrednio z hotelem. Jedną z atrakcji jest pływająca sauna na jeziorze. Tu znajdziecie Państwo wypoczynek i relaks. Połączenie sauny pływającej po akwenie z przepięknym widokiem na wodę to coś wspaniałego. Możecie skorzystać jeszcze z saun na 8 sposobów i zrelaksować się. Zaraz wykąpię się w tychże basenach. Czyż może być lepiej o poranku? Baseny z widokiem na jezioro Rupiner zawierają słodką i witalną wodę. W hotelu możecie wypożyczyć rower i zwiedzić miasteczko. Neuruppin to miasto we wschodniej części Niemiec w kraju związkowym Brandenburgia, a leży nad jeziorem Rupiner Sea. Liczy około 31,6 tysięcy mieszkańców. Miejscowość została założona w XIII wieku. Wizyta w Tempelgarten w pięknym, eklektycznym ogrodzie z końcówki 1700 roku, a znajdziemy tu świątynię Apolla, a także 4 rzeźby warsztatu Thomae. Ogród jest piękny i zadbany o każdej porze roku. Kochani, jedna z najlepszych 50 lodziarni w Niemczech właśnie mieści się w Neuruppin. Ja mam creme brûlée smak i mango. Jezioro można obejść lub objechać na rowerze, ale to już temat na dłuższą wycieczkę. Trasa ma około 30 km. Ale możecie, tak jak ja, popłynąć barką i napić się pysznego brandenburskiego piwa. Naprawdę się nie boję, a wiecie jak ja się boję. No, jest też koziorożcem jak ja, czyli w ogóle się dogadujemy bez słów.